Oto kultowa już reklama British Airlines, your favorite airline. Została wymyślona przez Geoffreya Seymour'a, niegdyś najlepiej opłacanego brytyjskiego copywritera. I właśnie dzisiaj o takich pracownikach kreatywnych sobie poopowiadamy, bo pierwsi tacy agenci kreatywni nie byli zatrudniani przez agencję, tylko przez fabrykantów sprzętu domowego i firmy farmaceutyczne. Najsłynniejszy z nich był to niejaki John Powals, autor stwierdzenia, że elegancki styl pisania bardzo obraża. Koncentrował się więc na suchych faktach. Pod koniec XIX wieku zarabiał około 100 dolarów dziennie, czyli na obecne to plus minus 10 tysięcy dolarów. Stopniowo agencje reklamowe zaczęły udostępniać tzw. pełny serwis. Zaczęły tworzyć i umieszczać reklamy oraz zatrudniać własnych copywriterów. Konstatacja, że lepsza reklama może przyczynić się do dużego wzrostu sprzedaży, przełożyła się na premię do wynagrodzeń dla tych kreatywnych pracowników. Pierwszą supergwiazdą tego zjawiska był Claude Hopkins. Który został zatrudniony w 1907 roku przez agencję Lord Thomas z pensją 185 tysięcy dolarów rocznie. Poro pisarzy wzięło się z tego, że zaczynali jako agenci kreatywni w tego typu branży. Ja może jeszcze nie zostałem dyrektorem kreatywnym, ale na jak sprzedawać swoją wiedzę.pl mogę Cię nauczyć tego, jak zarabiać mniej więcej 15 koła miesięcznie na swojej własnej wiedzy i umiejętnościach. Wejdź, link znajduje się w profilu. Mam nadzieję, że dostarczy Ci dużo konkretnej wiedzy i umiejętności. Zostaniesz ze mną na dłużej.